Witamy na kanale Wbrew Cenzurze i dzisiaj, jak zwykle w sobotę, raport z frontu ekstra. Temat może nietypowy, temat, który chcielibyśmy poruszyć z członkiem naszej redakcji, który jest na Wyspach Brytyjskich, z Konradem Rękasem. Cześć Konrad. Cześć, pozdrawiam. No właśnie, jesteś na Wyspach, doprecyzujmy, bo chyba w trakcie tych wyborów byłeś w samej Anglii, tak? Nadal jestem w Anglii, to tło moje jest mylące, bo to jest Applecross w Szkocji, bardzo polecam, bardzo ładne miejsce. Gdyby ktoś chciał robić taką trasę dla kierowców NC500, to jest idealna sprawa. Natomiast jestem nadal w Anglii, jestem w Midlands. No stąd z góry przepraszam za problemy techniczne. Ci, którzy śledzą ostatnie wywiady ze mną, widzą, że no tutaj technologia dotrze dopiero 5 minut po odpaleniu rosyjskich rakiet. Rozumiem, czyli Szkocja jest wyraźnie do przodu w porównaniu z nami. Zdecydowanie nie tylko pod tym względem. Rozumiem. Pomówmy o całej Wielkiej Brytanii. Odbyły się wybory do Izby Gmin. No i właśnie, czy jakieś zaskoczenie? Czy zaskoczyło cię to, że najwyraźniej część elektoratu szeroko rozumianego brytyjskiego potraktowała Partię Pracy jako wręcz wotum nieufności, głosowanie na nią jako wotum nieufności wobec Torysów? To przede wszystkim parę rzeczy trzeba sprostować, to znaczy wyniki wyborów oczywiście ani nie były zaskakujące, przepowiadano zwycięstwo Partii Pracy, nie jest to zresztą nic nowego, tego, że zwycięstwo Partii Pracy przepowiada się regularnie przy każdych wyborach, taki jest bukmacherów i głównych, czy części głównych mediów. Zaskakujące jest natomiast to, że tego zwycięstwa właściwie nie było, to znaczy nie można go nie zauważyć, jeśli chodzi o ilość oddanych na Partię Pracy głosów, bo wystarczy zauważyć, że Partia Pracy wprawdzie zdobyła bezwzględną większość w Izbie Gmin, ma 63% posłów, ale zdobyła tylko 33,7% głosów wyborców, czyli żeby to jakoś postawić Państwu na skali. To wygląda tak, że Partia Pracy dostała mniej ilościowo głosów niż udało się to zrobić Jeremiemu Corbynowi w roku 2019, gdzie wprawdzie odsetek głosów był niższy o 1,6 punkta procentowego, ale Corbyn dostał wtedy 600 tysięcy głosów więcej niż Kirstarmer w obecnych wyborach, a przede wszystkim nie ma porównania między tymi wyborami. Przypomnę, 9 600 086 głosów na Labour, czyli 33,7%, a wyborami w 2017 roku, kiedy pod kierunkiem Jeremy'ego Corbyna Labour zdobyła 12 877 000 głosów, czyli 40%. I zostało to ogłoszone jednoznacznie potworną klęską, kompromitacją Corbyna i było początkiem właściwie schyłku jego kariery. To zostało potwierdzone ostatecznie najpierw pozbyciem się jego zwolenników, a potem jego samego z kierownictwa Partii Pracy. Więc nie tyle Labour Party te wybory przegrała, co Torysi te wybory przegrali. To znaczy zjechali w dół ponad 19 punktów procentowych. To w warunkach ordynacji wyborczej zwycięzca bierze wszystko, oznacza utratę 251 miejsc w parlamencie. I dlatego Labour przejęło władzę, z którą ewidentnie już od pierwszych dni nie wie, co robić. Co to za lejborzyści, powiedzmy może, bo z tego co pamiętam, Keir Starmer prowadził bardzo zaangażowany sposób kampanię przeciwko rzekomym antysemitom w szeregach Partii Pracy. Oczywiście była to głównie kampania przeciwko Corbynowi, którego wspomniałeś, no ale też wszystkim jego pozostałym zwolennikom. Była to przecież kampania właściwie mająca na celu jasne ustawienie się też w tym konflikcie bliskowschodnim i palestyńskim po tej stronie syjonistycznej. Wreszcie mamy też dywagację na temat wpływu jego małżonki rzekomego, pani Wiktorii z domu Alexander, która jak rozumiem jest z tych kręgów, no, powiedzmy, liberalnych syjonistów, ale tak, takie opinie spotkałem. Więc właśnie, czy mimo to na Partię Pracy głosowali ludzie z tych społeczności imigranckich z krajów muzułmańskich? Przede wszystkim to jest najbardziej centrowo-liberalna ekipa Partii Pracy od czasu Tony'ego Blaira i Gordona Browna. Tego nie ma wątpliwości. Są aktywni Blairyci, są doradcami, najbliższymi doradcami Starmera. Kilkoro z nich nie znalazło się jeszcze póki co w składzie gabinetu, tylko dlatego, że przegrali wybory, w tym także przegrali wybory z kandydatami niezależnymi, z
byłymi działaczami Partii Pracy, startującymi jako independents, wyrzuconymi przez Starmera przede wszystkim za karę, za stanowisko w sprawie palestyńskiej, za krytykę i sprzeciw wobec ludobójstwa stalinistycznego w Gazie. To jest gabinet niebieskiego Labour. I to jest, co do tego nie ma wątpliwości, to widać po zapowiedziach programowych. Manifest programowy Labour w tych wyborach był najnudniejszy od czasów bodaj Nila Kinoka. Po prostu mające na celu nieurażenie nikogo, nieobiecanie nikomu niczego. Wszystko ma być powoli, długotrwale rozważane i badane. Być może uda się uzyskać pewne korekty polityki społecznej, natomiast i tu dopowiedzmy, nie będzie żadnej korekty w polityce zagranicznej, zwłaszcza tej wobec Ukrainy, wobec Kijowa. No i chyba nawet w Polsce to zauważono w momencie, kiedy nowy sekretarz spraw zagranicznych, minister spraw zagranicznych David Lammy ruszył w ten objazd po Europie, nawet zahaczając o Radka Applebaumowego, żeby umocnić najwierniejszych sojuszników Wielkiej Brytanii, tych najbardziej prokijowskich, a więc zawiadził i o Szwecję, i o Warszawę, zapewniając o żelaznym poparciu Westminsteru dla Kijowa. I to samo powtórzył John Healey, nowy minister obrony, sekretarz obrony, który odwiedził Odessę i tam przekazał Zełenskiemu informację o nowym, zwiększonym pakiecie wojskowym dla Kijowa, zapasów amunicji, zapasów sprzętu do budowy umocnień, nowych pocisków. Tam również padły bardzo wyraźne ostrzeżenia Wielkiej Brytanii pod adresem Iranu, Korei Północnej, a nawet Chin. I to jest bardzo znaczące i charakterystyczne. To znaczy, wbrew temu, co się wydaje, czy wydawać może niektórym obserwatorom w Polsce, wybór Labour, wybór Starmera, to nie jest coś jakościowo odmiennego od wyboru Trumpa, na przykład w Ameryce, jeśli do niego dojdzie. Starmer pozycjonuje się w polityce brytyjskiej jako I więc może powiedzieć dokładnie o sobie to samo, co Donald Trump mówił o sobie, że jest najwierniejszym przyjacielem Izraela i postara się być najwierniejszym przyjacielem Izraela wśród premierów brytyjskich. Możemy być pewni, że tego słowa akurat tej jednej obietnicy Sir Keir Starmer zapewne dotrzyma. I tutaj nie ma co wierzyć jakichś takich spisków familijnych. To jest zupełnie jawne i oczywiste stanowisko obecnego kierownictwa Labour. Ta tutejsza brytyjska Liga przeciwko zniesławieniom, wszystkie te organizacje lobbystyczne na rzecz Tel Awiwu od kilku już lat robiły bardzo efektywną politykę tych czystek, o których wspomniałaś. Jeremy Corbyn został ubezwłasnowolniony jeszcze przed utratą stołka szefa Partii Pracy. Został całkowicie otorbiony przez grupy prosjonistyczne. Zgodził się potulnie, bo nie ma innego wyjścia na wyrzucenie wszystkich właściwie swoich wiernych współpracowników i zwolenników, takich jak Chris Williamson, którego kiedyś gościliśmy na antenie, wbrew cenzurze również. Bardzo wielu z nich znalazło się następnie w szeregach Workers' Party of Britain, George'a Galloway'a, który wprawdzie w tych wyborach nie obronił swojego mandatu i nie uzyskał mandatu dla swoich 300 kandydatów, ale osiągał wyniki między 4,5 a 29%. Czyli w warunkach federacji proporcjonalnej byłaby to silna reprezentacja parlamentarna. Ta czystka była wiążona zresztą nie tylko tych tak zwanych antysemitów, czyli po prostu krytyków sionizmu. W podobny sposób atakowano zwolenników badań naukowych, wolności słowa na uniwersytetach, usuwano wszystkich krytyków polityki, czy to w zbyt radykalnych form klimatyzmu, czy krytyków czasem nawet bardzo łagodnych polityki lockdownów. Słowem, oczyszczono ze wszystkiego, co mogło się kojarzyć z niezależności Partii Pracy. I Starmer rzeczywiście dysponuje w tej chwili formacją rządzoną przez aparat, całkowicie bezbarwną i centrowo-liberalną właściwie, nie różniącą się od makronizmu. To znaczy de facto Wielka Brytania po wielu latach prób wreszcie dorobiła się własnego makronizmu, tyle tylko, że jeszcze używającego czerwonej farby do plakatów. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Mówiłeś o Ukrainie, jedną z pierwszych, może nie wizyt, ale spotkań na szczycie NATO, jakie odbył Starmer. Było oczywiście spotkanie i tradycyjny niedźwiadek z Zełenskim, prawda?
No i padają kolejne zapowiedzi, dość śmiałe, z tego co słyszałem właśnie podczas szczytu NATO, o zezwoleniu, a właściwie o tym, że Brytyjczycy mówią to w ten sposób, że to Ukraińcy decydują o wyborze celów stosowania broni, w tym broni brytyjskiej, w tym osławionych rakiet, pocisków Storm Shadow. Czy ta ekipa, według ciebie, może doprowadzić do eskalacji, o ile da się jeszcze eskalować dalej niż ogni to torysi? To też jest być może zasadne pytanie, ale czy będzie to eskalacja? Jedno z nielicznych takich konkretniejszych powiedzi Starmera, a także powiedzi członków jego gabinetu z ministrem Lamim na czele, była zapowiedź resetu w stosunkach europejskich, prawda? Czyli odkreślenia Brexitu grubą kreską, tak to nazwał Lami. Ale w tym jest drugie dno. To znaczy nie chodzi tylko o dalsze rozwodnienie tych takich i tak bardzo, bardzo nieostrych zapisów umowy między UK a Unią Europejską. Pierwszym postulatem, który Lamy i Healey wystąpili publicznie, było zawarcie paktu o bezpieczeństwie między UK a Unią Europejską. Mamy więc do czynienia z deklaracją koordynacji działań między Westminsterem a Europą i ewidentnie pod kątem przede wszystkim Ukrainy i w dalszej kolejności również Bliskiego Wschodu, z takim uzasadnieniem, że no gdyby na przykład pod kierunkiem Trumpa NATO przeorientowało się na inne odcinki, czytajmy na Chiny na przykład, czy na generalnie kierunek azjatycko-pacyficzny, no to wówczas koordynacja działań nad Ukrainą, na Ukrainie będzie realizowana nadal wspólnie przez UK i Europę, a więc wybór Partii Pracy miał być takim przedstawieniem bardziej strawnego dla rządów europejskich partnera w Londynie, który mógłby właśnie pilnować nadal interesów imperialistycznych, anglosaskich, przede wszystkim na odcinku ukraińskim, ale powtórzę, nie tylko. Sir Keir Starmer jest też tym politykiem brytyjskim, który jest znany z najbardziej antyirańskiej retoryki. To jest człowiek bardzo agresywnych wystąpień, właściwie poza tym się nie zdarzający w stosunku do Teheranu. I on w tych wyborach, kiedy mówił o polityce zagranicznej, to mówił bardzo wyraźnie o no, takim wyzwoleniu dla Izraela na ostateczne rozwiązanie problemu agresji, prawda, rzekomej agresji irańskiej na Środkowym i Bliskim Wschodzie. I w tym przypadku tego też również możemy być pewni, że taki trójkąt, takie kombo Netanyahu, Starmer, Trump może być szalenie niebezpieczne dla globalnego pokoju z detonatorem właśnie na Bliskim Wschodzie. To jest jeden paradoks. Wymieniłeś jedną ciekawą postać. Chodzi mi o Davida Lemiego, który odwiedził Radosława Sikorskiego w takiej kordialnej atmosferze. Zresztą ja zwróciłem uwagę, że oni wcześniej spotykali się w różnego rodzaju gremiach międzynarodowych, takich jak choćby zebrania grupy Bilderberg, gdzie też Lami był widziany. Ale z drugiej strony, patrząc na taki background, czyli na tożsamość Lamiego, który podkreśla, że on pochodzi po pierwsze z tej afrykańskiej populacji Karaibów, konkretnie z Gujany. Czy można się spodziewać, że gdzieś ta jego tożsamość jest, czy może być ta polityczna tożsamość odmienna od tożsamości politycznej, geopolitycznej anglosasów? Ja bym w tym przypadku nie miał większych złudzeń. Lami oczywiście w jakiś tam sposób no, pasuje do różnego typu parytetowych konstrukcji rządu i był to jeden z argumentów na rzecz jego wyboru na stanowisko ministra obrony, ale przede wszystkim pamiętajmy, to był polityk zaczynający swoją karierę jako junior minister już w gabinetach Blaira i Brown, znaczy tych najbardziej liberalnych, tych gabinetach, które przecież zaczęły, a potem kontynuowały udział brytyjski w inwazji na Irak. Mimo gigantycznych oporów wówczas społecznych, to były wielomilionowe manifestacje wtedy na ulicach brytyjskich miast i potężnego oporu wewnątrz Partii Pracy również, która no, obserwowała z zaskoczeniem masy członkowskie, zwłaszcza związkowe, obserwowały z zaskoczeniem zdrady tych podstawowych zasad laboryzmu w stosunkach międzynarodowych. To niezaangażowanie, dążenie do rozbrojenia, dążenie do nieeskalacji jądrowej, a wtedy to gabinet przecież właśnie laborzystowski jako pierwszy ochotniczo zgłosił się do udziału w inwazjach amerykańskich. Tutaj więc spodziewanie się, że Lani wniesie tego ducha takiego byłych niewolników, to wprost do elit brytyjskich, jest oczywiście naiwne. To jest tak samo jak opowiadanie, że
Sadiq Khan, burmistrz Londynu, inny kandydat, Macrona Wielkiej Brytanii, to jest, prawda, dowód wpływów islamistycznych w polityce brytyjskiej. To są ludzie, którzy są wykorzenieni już dawno, którzy służą elitom brytyjskim, są częścią elit brytyjskiej. To samo dotyczyło przecież również Rishiego Sunaka, to samo dotyczyło byłego pierwszego ministra Szkocji Hamzy Yusufa. To są ludzie o narodowości milionerów, albo kandydaci na milionerów, albo w każdym razie zatrudnieni przez milionerów City. I w tym przypadku ich kolor, czy korzenie, czy pochodzenie ich dziadków nie ma naprawdę żadnego znaczenia. I to pokazuje na tym etapie, na tym poziomie czołówki politycznej Zachodu. Rzeczywiście wszyscy są już oliwkowi, tak jak to miało to nie, nie, ta teoria replacement rzeczywiście ma miejsce w przypadku elit Zachodu. To jakiekolwiek formy patriotyzmu, czy po prawicy, czy po lewicy, na przykład brytyjskiej, zostały zastąpione, replaced przez taki totalny kombiwojażeryzm imperializmu i interesów globalizmu finansowego. I w tym przypadku naprawdę nie skupiałbym się na to, kto jakiego jest koloru, czy jakiego wyznania byli jego rodzice, bo to naprawdę w tym przypadku jest jedna wielka transnarodowa, bardzo niebezpieczna dla reszty świata, dla pokoju na świecie, samozwańcza elita. W sprawach wojny na Ukrainie wydawało się przez chwilę, w trakcie kampanii wyborczej, że trochę inne stanowisko reprezentowała partia Reform UK, Nigella Farage'a. Czy rzeczywiście, znaczy oni o sukces żadnego nie odnieśli, jak rozumiem, tych mandatów mają raczej dość mało, ale pytanie, czy rzeczywiście w ich szeregach były realne nastroje antywojenne, jak sądzisz? Znaczy, ja bym powiedział tak, po pierwsze Farage, który cieszy się pewną takim estymą w Polsce, bliżej dla mnie niezrozumiałą, chociaż w jakiś sposób czytelną. No, jeśli o kimś TVN obecnie, a niegdyś Wyborcza pisały czy mówiły, że to jakaś straszna ekstrema prawica i faszysta, no to na pewno jest fajne, prawda? No to jest taki sposób myślenia wielu, wielu wyborców, czy obserwatorów polityki w Polsce. Na zasadzie fajnie było widzieć miny tamtych, tu wstawić miny skąd, kiedy jego wybrali. I potem się okazuje, że ci tacy polscy kandydaci, zwłaszcza skrajną prawicę, emocjonują się kimś, kto w wypowiedziach publicznych tak naprawdę to lokuje się tak w centrowym nurcie PiSu, powiedzmy, tak góra. Ja pamiętam takie rozczarowania z lat 90., kiedy pierwszy raz wydano w Polsce nadzieję Jean-Marie Le Pena i okazało się, że rzucili na tą straszliwą, ekstremistyczną, faszystowską książkę, okazało się, że to jest tak mniej więcej, jakby to napisał, nie wiem, Ryszard Czarnecki do spółki z Henią Goryszewskim. No to mniej więcej ten poziom ekstremizmu był. Jeśli chodzi o Farage'a, Farage jest człowiekiem do zleceń, jest człowiekiem do zleceń torysów i facetem do zleceń City. On mówi pewne rzeczy, których torysi z jakichś powodów powiedzieć nie chcą lub nie mogą. On przede wszystkim, to jest jego główne zadanie, on zabezpiecza głosy, które torysi tracą po swoich rządach, no bo umówmy się, jest takie powiedzenie w UK, jeśli głosujesz na partię konserwatywną, to jesteś albo milionerem, albo idiotą. Sprawdź swoje konto w banku, to będziesz wiedział, do której kategorii należysz. Nie, więc co jakiś czas wyborcy sprawdzają swoje konta w banku i orientują się, że chyba nie należą do kategorii milionerów, więc wyraźnie są w tej drugiej grupie. No i wtedy odpływają torysi. No i żeby nie zniknęli całkiem, nie zagłosowali na jakąś formację, która mogłaby powstać nieco bardziej autentyczną, odnoszącą się do podobnego zasobu, czy w teorii, tradycji, czy wartości, no to wówczas aktywizuje się właśnie taka kontrolowana skrajna prawica, czyli w tym przypadku Reform UK, i Farage przytrzymuje te głosy, w tym przypadku wcale nie takie małe, bo pamiętajmy, że to rzeczywiście jest kwestia ordynacji wyborczej. Reform UK dostało 4 miliony 100 tysięcy głosów, 14,3%, czyli rzeczywiście dużo. Ma tych właśnie w związku z tym 5 posłów. Liberalni demokraci mają 72 posłów, dostały 3,5 miliona głosów. To jest kwestia ordynacji większościowej. Kilka takich prostych sprostowań. Po pierwsze, skoro Farage to powiedział, to znaczy, że sondażownie wykazały, takie prawdziwe sondażownie, nieużywane, niepublikowane następnie, tylko takie dodatku wyborczego, musiały wykazać, że sceptycyzm do wojny na Ukrainie, albo przynajmniej przekonanie, że choćby częściowo była zawiniona przez Zachód, musi być
na tyle powszechne, że warto taki pogląd wyrazić, zdobyć na jego wyrażeniu kilka dodatkowych punktów procentowych. I to było ewidentne, że Farage wyskoczył z tym zupełnie znienacka, nie prowadząc wcześniej tego typu kampanii, nie mając tego typu publikacji czy wystąpień na swoim koncie. Reform UK wystawiło w zasadzie całkowitych no-name. To do dzisiaj niektóre gazety z upodobaniem śledzą kandydatów Reform UK, co do których nie wdali ani jednej ulotki, nie ma ani jednego ich zdjęcia. Nie wiadomo, tak naprawdę, gdyby nie ich podpis na zgodzie na kandydowanie, nie wiadomo było, czy istnieją. Sami tacy pełnomocnicy wyborczy, którzy tutaj prezentują w kampanii interesy kandydatów, przyznawali, że nie widzieli ich na oczy, że dokumenty im przywieziono po prostu. Tak było zwłaszcza z kandydatami ze Szkocji, ale nie tylko, także w Anglii. Ci wybrani, ta piątka, jeśli by ich przeanalizować, ich życiorysy, czyli Lowe, Anderson, Tice i McMurdo, to są przykładne życiorysy torysowskie, sympatyków torysów, sponsorów torysów, ludzi, którzy byli zawsze związani z głównym nurtem generalnie torysowskim. Nie będę mieli z jakąś opozycją, nie z jakimś tam XVIII-wiecznym High Tory, w którym niektórzy chyba jeszcze ciągle wierzą w Polsce, że istnieje. Słowem, to są po prostu ludzie oddelegowani do zleceń. Niczego nadzwyczajnego się po nich spodziewać nie można, no poza podsycaniem tych tematów zastępczych, zwłaszcza tych korzystnych dla generalnie elity brytyjskiej, zwłaszcza budzenia akcentów antymuzułmańskich, antyimigranckich, odgrywania tych kwestii, czyli można podburzyć łatwo elektorat, odwracając uwagę od kwestii istotniejszych. Tam, natomiast jeśli mówimy o wynikach konkretnych, to ja bym zwrócił uwagę na coś, co zostało w Polsce chyba całkowicie pominięte, to znaczy we wszystkich analizach, które zdążyłem przejrzeć przed naszą rozmową, całkowicie lekceważy się, że tam znalazło się jeszcze grupa, taka piątka, ewidentnie antywojenna, wśród posłów niezależnych. Znaczy wymienia się Corbyna i mówi się rzeczywiście o jego dużym sukcesie, bo fakt, że wygrał bardzo zdecydowanie w swoim starym okręgu, jest w tej chwili bodaj najdłużej zasiadającym w Izbie Gmin posłem, co daje mu pewną taką przewagę, no, będzie go trudniej eliminować zadawania pytań premierowi, będzie mógł być wyraźniejszym krytykiem Starmera, ale tam jest jeszcze czwórka innych posłów wybranych bez afiliacji partyjnej, co się bardzo rzadko przecież w UK generalnie zdarza. Zdarza się, ale rzadko. I to są Adel Kusain, Iqbal Mohammad, Ayub Khan i Shokat Adam. Brzmi charakterystycznie, prawda? Z wyjątkiem jednego, są to, czyli Ayub Khana, pozostali to są byli działacze Labour, którzy zostali z Labour właśnie usunięci za artykułowanie sprzeciwu wobec brytyjskiej polityki, wobec gazy, wobec ludobójstwa w gazie. Ten czwarty to jest właśnie, to był liberal demokrata, który po rozpoczęciu agresji sionistycznej na gazę ośmielił się zasugerować, że może ten tak zwany atak Hamasu to była prowokacja po prostu Shin Betu. Za ten wpis został skierowany na takie specjalne szkolenie oduczające antysemityzmu. Takie szkolenie tutaj się prowadzi dla polityków i dla kadry naukowej na uczelniach również, dla studentów też. Oducza się antysemityzmu, oducza się terfizmu, czyli antytransowości. Wielu rzeczy się oducza, reedukuje się takich nieprawomyślnych działaczy, no ale reedukowano go skutecznie, jak się okazuje, bo zdecydował się startować jako niezależny i wygrał. I rzeczywiście ta piątka, wspólnie z Corbynem, ta piątka zapowiedziała, że będzie koordynować działania i występować przeciwko wojnie, w czym charakterystyczne, zwłaszcza w wypowiedziach niektórych z nich wyborach, bo mowa o całokształcie polityki imperialistycznej brytyjskiej, czyli mówimy nie tylko o zaangażowaniu Westminsteru po stronie Tel Awiwu, ale również mówimy o zaangażowaniu Westminsteru po stronie Kijowa. To jest kierunek, który jest zawsze ciekawy, ta tak zwana skrajna prawica. To jest zawsze, kiedy się o niej mówi w Europie Zachodniej, to albo to się kończy tropem do miejscowej siedziby kontrwywiadu, albo to się kończy tropem do miejscowej ambasady izraelskiej. No, skrajna prawica niemal zawsze już w całej zachodniej Europie właśnie tak w dzisiejszych czasach wygląda. Natomiast ciekawsze rzeczy dzieją się rzeczywiście na tym poziomie wyborczym, który stara się zorganizować grupy imigranckie i to w zupełnie innym kierunku niż to się w Polsce straszy, czy grupy, które chcą przymocą, chcą zadać realny i skuteczny cios imperialistycznej polityce anglosaskiej.
No, za kilkoma wyjątkami, pamiętasz nasz wspólny znajomy, ale już chyba nieaktywny w polityce, Nick Griffin i British National Party, ale to przeszłość i to dość odległa. Nick Griffin został całkowicie wyeliminowany przez dawnych swoich kolegów. To znaczy, ta najskrajniejsza ze skrajnych prawic brytyjskich, która ma tam wiele twarzy, wiele nazw, wiele pseudonimów i tak dalej, która chętnie tam pozuje z Polakami na Marszu Niepodległości, która nam tam nawet założyła Związek Zawodowy Solidarność z myślą o pozyskiwaniu także białych imigrantów. To są wszystko formacje ekstremalnie pro-sionistyczne. I dlatego właśnie Nick Griffin, konsekwentny krytyk sionizmu z pozycji tradycjonalistycznie nacjonalistycznych brytyjskich, Nick, z którym różni się w wielu kwestiach, ale pod tym jednym względem zawsze zachowywał się bardzo pryncypialnie, został wyeliminowany całkowicie i przez swoich własnych dawnych towarzyszy i zwolenników jest traktowany jak absolutna persona non grata, właśnie przede wszystkim za swój twardy stosunek do wojny na Ukrainie i swój bardzo konsekwentny stosunek wobec sionizmu. Większa część tej tak zwanej skrajnej prawicy brytyjskiej nie różni się, jeśli chodzi o popieranie sionizmu, od tych chrześcijańskich sionistów w Stanach i nie różni się o swoim fanatyzmie pro-kijowskim od różnych grupek nazistowskich, neonazistowskich w Europie, ewidentnie sterowanych przez kontrwywiady i sponsorowanych, żeby było śmieszniej, też przeważnie w Stanach. No właśnie, będziemy śledzić losy tej piątki, tych ciekawych pięciu antywojennych deputowanych izby, ale zapytam cię jeszcze o Szkotów. Słaby wynik szkockiej partii narodowej, według wielu komentatorów przynajmniej. Czym on mógł być spowodowany, jak sądzisz? Znaczy, i znowu, to jest strata tylko 1,4 punkta procentowego, ale potężny ubytek w posłach. To jest strata 39 posłów. Spowodowana no, jedną bardzo prostą kwestią. Kiedy 28 czerwca, w rocznicę bitwy pod Bannockburn, tej bitwy, która kończy Braveheart, znaczy naprawdę tam jest pokazana zupełnie nie tak, jak ona się odbyła, ale konkluzja jest właściwa. Szkoci walczyli jak Szkoci i zdobyli wolność, prawda? To jest ta ostatnia scena, gdzie tak biegną, prawda? Zamiast brać udział w obchodach tej rocznicy, okrągłej 710. rocznicy bitwy pod Bannockburn, pierwszy minister Szkocji, ten słynny, czy lider partii, Szkockiej Partii Narodowej, wybrał się na paradę równości, trzymając się za rękę z miejscowymi przebierańcami. No, to jest symbol tego, co się stało ze Szkocką Partią Narodową. To już nie jest Szkocka Partia Narodowa, to jest Szkocka Partia Transgender. I tutaj została za to, między innymi za to ukarana. To znaczy, wyborcy zdeterminowani co do niepodległości po prostu w dużej mierze na wybory nie poszli, albo głosowali, albo niszczyli karty wyborcze, bo to tak było tam, gdzie nie mieli innej alternatywy. Całkiem niezłe wyniki dostali kandydaci niezależni, w dużej mierze usunięci w czasie z SNP. Ale co samo na tym ubolewam, bo bardzo sympatyzuję z tym ugrupowaniem, które właśnie jest klasycznym przykładem takiej starej, dobrej lewicy narodowej, lewicy niepodległościowej. Ukarano również SNP, również odstąpili od swoich dawnych haseł, to znaczy stali się formacją nie krytykującą już NATO, akcepontowej i wojsk amerykańskich również. I przede wszystkim są formacją, która no, chce zadać największy chyba cios w plecy aspiracjom niepodległościowym Szkotom, bo domaga się wyrzeczenia przez Szkocję największego bogactwa narodowego tego kraju, czyli ropy i gazu na szczycie Morza Północnego. Czyli nie dość, że Anglicy cały czas próbują to Szkotom podkreślić i to Anglicy zabierają podatki z wydobycia tych surowców, no to jeszcze zieloni mówią, a w zasadzie to w ogóle powinniśmy z tego korzystać. No to jest po prostu rzecz karygodna i taką karę Szkocka Partia Narodowa poniosła. Następne wybory do Parlamentu Krajowego, do autonomii szkockiej są w 2026 roku, no i SNP i aspiracje niepodległościowe, ciągle żywione przez ponad połowę społeczeństwa, około połowy społeczeństwa szkockiego, staną przed dużym wyzwaniem. To znaczy, czy wrócić do korzeni, jak połączyć również kwestię niepodległości z kwestią no, uzasadnienia, dlaczego ta niepodległość miałaby się opłacać mieszkańcom Szkocji. To też jest bardzo ważne pytanie, na które się często nie udziela właściwej odpowiedzi. To znaczy, sama wielka chwała, prawda, Wallace'a i Roberta de Bruce'a nie wystarczy, żeby przekonać ludzi do głosowania za niepodległością. To musi być jeszcze realny, racjonalny program społeczny, socjalny, ekonomiczny, który by wytłumaczył ludziom, czym niepodległa Szkocja będzie inna, lepsza,
Zjednoczonego Królestwa. Zobaczymy. Są na to 2 lata. Ostatnie 10 lat SNP i rządy autonomii szkockiej w rękach SNP zmarnowały. To było pasmo skandali, pasmo skupiania na kwestiach samoidentyfikacji płciowej, zajmowaniu się wprowadzaniem zintegrowanych łazienek dla mężczyzn i kobiet, wprowadzaniem reformy samoidentyfikacji płciowej, czy pozwalającej osobom nieletnim już deklarować samodzielnie własną płeć. Powtórzę, bo to ludzie często się mylą. To nie jest transseksualizm, to nie jest operacja zmiany płci, cokolwiek byśmy o tym nie myśleli, prawda? To nie jest jakiś zabieg chirurgiczny i hormonalny. To jest transseksualizm. Transgender oznacza, że bez żadnej interwencji lekarskiej, tylko na podstawie własnej deklaracji, stajesz się osobą innej płci w rozumieniu prawa. Prawa szkockiego. Co więcej, SNP próbowało również obwarować ten kuriozalny dość przepis bardzo drakońskimi przepisami karzącymi jakąkolwiek formę krytyki. Na przykład za zwracanie się niewłaściwym zanikiem do takiej osoby samodeklarującej się płciowo. Słowem, zamiast zajmować się kryzysem ekonomicznym, zamiast dyskutować, co dalej ze szkocką ropą, w Szkocji dyskutowano o tym, czy skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa seksualne gwałciciele mogą po zadeklarowaniu jako kobiety odbywać karę więzienia dla kobiet. I odbywali, i odbywają. Będąc sprawcami wielu tam wciąż. Zajmowano się kwestiami, skąd nie chodzi o tymi, z punktu widzenia kobiet zwłaszcza, czy na przykład kobieta będąca ofiarą gwałtu, będąca poddana badaniom lekarskim i pielęgniarskim, ma mieć gwarancję, że wykonują te badania kobiety od urodzenia, czy też nie wolno jej o to prosić i tego dociekać, no mówiłam, do dyskryminacji. Żeby jeszcze Państwu uzmysłowić, czym się polityka zajmuje, i to czeka Polskę w ciągu najbliższych kilku lat, żebyście też Państwo nie mieli złudzeń. To jest to na przykład kwestia zastanawiania się, czy lesbijka odmawiająca stosunku płciowego z transkobietą, czyli z facetem przebranym za kobietę, który się samo zidentyfikował jako kobieta, dokonuje już aktu agresji seksualnej wobec tego przebierańca i czy objawia w ten sposób karalny terfizm, czyli antygendryzm. Proszę Państwa, to są rzeczy będące na porządku dziennym w agendzie politycznej Zachodu i dawne formacje prawdziwej, autentycznej lewicy, lewicy niepodległościowej, lewicy narodowej, lewicy socjalnej, teraz się tym zajmują. Dotyczy to zresztą gdzieś także mniejszych ugrupowań brytyjskich, zwłaszcza tych wywodzących się z różnych nurtów trockizmu. Czy długo to trochę tłumaczę, ale nie jako ciekawostkę, tylko jako ostrzeżenie dla Państwa. To jest coś, co koalicja rządząca w Polsce, przy dużym współudziale oczywiście centroprawicy tej sejmowej, będzie się zajmować przez te kadencje Sejmu. Czyli Państwu będą rachować, czym się właściwie różni kobieta od mężczyzny, bo to ani zgadnąć po prostu się nie da. No, nie da się tego słowami. No właśnie, lewica się tym zajmuje, to wszystko, tak Państwa, jak mówisz. Przed nami patrzmy na wybory brytyjskie, bo nas czekają bardzo podobne. Lewica się, no, lewica, to jest właśnie lewica ten, się ten, tym ten, zajmuje, ten, ale... Prawica niespecjalnie protestuje. To też jest dość znamienne, prawda? Nie, bo to jest fajny temat, no, bo to jest właśnie fajna sprawa, że można sobie podyskutować o takich kwestiach i wtedy brak różnic, jeśli chodzi na przykład o agendę klimatyczną, schodzi na plan dalszy, na przykład jeśli chodzi o politykę międzynarodową. No znowu taki głos z wysp. Państwu się wydaje, że po Brexicie UK rządzone przez Torysów odstąpiło od agendy klimatycznej, zrezygnowało z Fit for 45, wycofało się z deklaracji wycofania samochodów z silnikiem diesla do 2035 roku. To oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. UK jest cały czas uczestnikiem tego mechanizmu ETS, cały czas uczestniczy w tej wymianie tych zielonych certyfikatów, cały czas podwyższa to koszty energii. Teraz w zasadzie doszło do niewielkiej ulgi teraz w lipcu, jeśli chodzi o cenę energii. I było to tłumaczone oczywiście bardzo łatwo wojną, mimo że UK jeszcze przed sankcjami było na tyle samowystarczalne energetycznie, że korzystało raptem chyba w 9% z rosyjskiego gazu, resztę ciągnąc ze złóż właśnie w Szkocji lub z gazu płynnego pozyskiwanego od Amerykanów. Pomimo tego generalnie polityka po Brexicie nie uległa żadnej zmianie. To znaczy
w dalszym ciągu jest tak samo liberalna, europejska i globalistyczna, jak była przedtem. Koszty życia nie zmieniły się, nawet można powiedzieć, że wzrosły, tak samo jak zresztą wreszcie Europy. I wygodniej jest w tej sytuacji dyskutować oczywiście o połączeniu damskiej i męskiej toalety, niż o połączeniu energetyki opartej na gazie, ropie, atomie i węglu. Dobrze, Konrad, z orwellowskich Wysp Brytyjskich, bo one są coraz bardziej orwellowskie i przerażające, te rzeczy, o których mówisz, pewnie część z naszych widzów naprawdę się już mocno przeraziła. Wracamy na chwilę do Polski, w której teraz nie jesteś i pewnie na jutro nie dotrzesz, ale ostatnia kwestia, chciałem wspólnie z tobą, bo to niedaleko twoich rodzinnych ziem, zaprosić naszych widzów, tych, którzy mogą, do tego, żeby 14, czyli właśnie jutro w niedzielę, przybyli do Domostawy, gdzie odsłonięty zostanie pomnik ofiar rzezi wołyńskiej. No a ty, jako ktoś, kto się tym tematem zajmował, ale kto też związany jest z nieodległą Lubelszczyzną, bo to pogranicze Lubelszczyzny i Podkarpacia dzisiaj, pewnie też się do tego zaproszenia dołączysz. Tak, zdecydowanie, bo to jest wielki dzień tak naprawdę. Ten pomnik bardzo długo wszyscy kresowianie czekali. Ja powiem, że ja się nawet zgadzam, mimo że jak Państwo wiedzą, ja niespecjalnie lubię takie wielkie poetyckie określenia, to jak ktoś to porównał rzeczywiście do pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, niektórzy nasi koledzy się tak sceptycznie uśmiechnęli, że no nie przesadzajmy, nie ta skala. Coś w tym jest, to znaczy pamiętajmy, że pomnik Grunwaldzki miał być czymś, co jednak łączy, pomimo wyborów nawet stricte politycznych, prawda, przy odsłonięciu w Krakowie, w miejscu, gdzie dominowała jednak opcja na państwa centralne, ale jednak chodziło o pokazanie tego wspólnego zwycięstwa nad głównym wtedy zagrożeniem dla egzystencji polskiej. I coś w tym jest, że pomnik w Domostawie też tak powinien łączyć, to znaczy możemy się różnić w wielu kwestiach politycznych, szczegółowych, głosować na różne partie, jeśli to dla kogoś jest ważne, oglądać różne programy, czytać różne gazety, ale powinniśmy mieć wspólne poczucie, jak wielkim zagrożeniem dla Polski może być wojna, która płynie do nas z Ukrainy i którą możemy zostać wepchnięci w każdej właściwie chwili, i jak straszliwe mogą być skutki tej wojny, nie ustępujące tak naprawdę tej tragedii, która była udziałem Wołynia i całych kresów wschodnich, w tym także Podkarpacia, które pamiętajmy tak naprawdę, jak słusznie mówi poseł profesor Zapałowski, były pod jeszcze jedną ukrywaną okupacją upolską, już bezpośrednio po tym, kiedy reszta kraju została wyzwolona w 1944-1945 roku, to tak naprawdę do 1948 roku ta okupacja upolska, okupacja banderowska na Podkarpaciu trwała. Te walki na Lubelszczyźnie trwały również jeszcze przez lat kilka. Ja mam tutaj bardzo osobisty, bo walczyli w nich moi krewni, moi dziadkowie. Mój stryjeczny dziadek Stanisław Basaj, major Ryś, zginął zamordowany przez bandę UPA po wojnie. Więc mówię, zjednoczmy się wokół tego pomnika, wobec jego strasznego przekazu. On jest straszny, bo straszna była rzeź wołyńska. To nie jest wyobraźnia autora przecież. To tak są złagodzone artystyczną wizją obrazy, które rzeczywiście były udziałem Polaków na Wołyniu. I pamiętajmy, to się może powtórzyć, jeśli nie będziemy efektywnie przeciwdziałać wojnie, jeśli nie będziemy przeciwdziałać rozlewaniu się na Polskę banderowskiego nazizmu. Niech ten pomnik nas łączy, ale niech ten pomnik będzie memento, jaka groźba ciągle wisi nad Polską. Właśnie, wspólnie zapraszamy, żegnamy się z naszymi widzami. Dzisiaj był z nami z Wysp Brytyjskich Konrad Rękas. Dzięki, Konrad. Dziękuję, pozdrawiam, cześć. I ja, Mateusz Piskorski. Widzimy się, mam nadzieję, z większością z Państwa już jutro w Domostawie, ale zapraszamy, pomijając wszystko inne, na nasze kolejne programy jutro w niedzielę na Zdrowy Rozum o godzinie 19:00. Do zobaczenia.